nagrywam dla was ten krótki vlog, bo mój filmik o modzie francuskiej, o stylu francuskim utknął i jest kilka przyczyn, no chciałam się trochę wam wytłumaczyć, bo zapowiadałam ten filmik, w zasadzie był gotowy, był już w trakcie wrzucenia i nagle się coś skiepściło, coś się stało z tym filmikiem, za długo się wklejał, bo mam problem z internetem, mam troszkę też problem sprzętowych, no i w związku z tym filmik utknął po kilku godzinach, przestał się wklejać, były problemy z jego wrzuceniem dwa dni z kolei. No i prosiłam oczywiście o wsparcie YouTube Studio, tam ekspertów, no ale nie do końca się to powiodło, bo oni tam przed 48 godzinami niewiele mogą zrobić jakby w tym kierunku. No i kochani, co mogę wam więcej powiedzieć? No jestem trochę załamana, bo strasznie dużo pracy kosztował mnie ten filmik. Długo się przygotowywałam, zbierając jakieś tam informacje, materiały, oglądając te różne vlogi. No ale trudno, no tak czasem bywa, nie możemy narzekać też. Kochani, no i ogólnie ten filmik będzie już jutro, będzie już pojutrze, no kiedy tylko mi się go uda wstawić, oczywiście ja go nie będę wstawiać późno wieczorem, bo to nie ma sensu, więc jeśli dzisiaj mi się nie uda go wstawić, to wstawię go po prostu jutro już normalnie w czwartek. No i mam nadzieję, że to się uda, że w końcu mi się go uda wrzucić, bo to chyba najgorszy problem, jaki do tej pory miałam właśnie w YouTubie z wstawianiem filmiku. Mam nadzieję, że po prostu będzie warto czekać na ten filmik, tak? Kochani, a tymczasem chcę wam jeszcze właśnie powiedzieć, że tymczasem kompletuję trochę sprzęt, kombinuję, co zrobić, żeby mieć po prostu więcej, wiecie... więcej światła tutaj, lepsze warunki, no i też troszeczkę przemeblowuję, bo mam bardzo mało miejsca, zaraz wam tu pokażę, tylko muszę zmienić stronę filmu jakby. Moi drodzy, tutaj jestem w stylówce, zobaczcie, którą przygotowuję też do następnego już hola lumpeksowego, bo będzie tam hol o szalika i tu właśnie jest przepiękny szalik, który mi do tej mojej pelerynki bardzo pasuje. Mam na sobie tą pelerynkę superową, moją z wełny, z tym szalikiem nowym, który mam, wam szczegółowo już pokażę w holu, więc się nie powtarzam, tylko taka moja dzisiejsza styluwa, tak na szybko, żeby cokolwiek wam wrzucić. I kochani, zobaczcie tutaj, mój wieszak strasznie wszystko jest przeładowane, część rzeczy tu leży, tutaj mam kostiumy, o tutaj jest nowa parasolka na lampę, bo mam też tą nową lampę, którą już kiedyś pokazywałam, niestety mój rozwalony o-ring. Ale może się go uda jeszcze naprawić, jeszcze coś kombinuję. No także problemy trochę są ze sprzętem, trochę z komputerem. Muszę kupić nowy komputer niestety. Muszę po prostu zadbać trochę o tą część sprzętową. No i to się wiąże z kredytem i z różnymi rzeczami, także chwilę to potrwa. Dlatego teraz będę wrzucać trochę krótsze filmiki, moi drodzy. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. Będę się starała po prostu trochę streszczać z tymi filmikami i nie nagrywać za dużo jakichś takich treści niepotrzebnych. Kwintesencja po prostu, bo wiecie, no po prostu nie, sprzęt mi trochę nie wydala. W związku z tym, dopóki nie mam nowego, będą te filmiki może minimalnie krótsze, ale będę się starała je wklejać regularnie. No a teraz mam nadzieję, że trzymajcie kciuki, żeby ten filmik się jednak udało, żeby się wszystko fajnie powiodło, kochani. I pozdrawiam was bardzo serdecznie i czekajcie, bo na pewno się pojawi. I już niedługo zobaczycie w tym miejscu nowy mój nabytek, mój super ekstra wieszak, bo ten wieszak, co tutaj jest, będzie z boku na różne takie mniejsze rzeczy, a tu będzie taki fajny, designerski wieszaczek. Także kochani, żegnam się z wami już teraz. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Buziaki i do zobaczenia już w filmiku o stylu francuskim. Cześć!